Witam, witam w nowym odcinku. Zagrajmy w Shin Megami Tensei. W dzisiejszym odcinku idziemy poznać drugą połowę historii, na drugą stronę medalu. Idziemy spotkać się z amerykańskim ambasadorem Thurmanem, który stoi w opozycji do Goku. Przejście do siedziby Thurmana jest niedaleko siedziby Goto de facto. Byliśmy zresztą w nim kawałek dobry, przynajmniej dopóki nie zawrócił nas żołnierz. Teraz mamy kartę, fałszywe dokumenty, więc będzie można przejść dalej. Że Tangi ma ten cały Wall of Water atak. Cokolwiek by on nie robił, na pewno nie robi obrażeń. Nie wyszło. Tak jak mówiłem, zostaliśmy przepuszczeni i wychodzimy w ambasadzie amerykańskiej, a przynajmniej siedzibie ambasadora Thurmana. Nowy demon, dziki ptak, Yocho, harpia. Harpia jest oczywiście z mitologii greckiej. Nazwa ta oznacza dosłownie szybki złodziej, no i właśnie są znane z tego, że kradły Finiaszowi żywność. Poza tym pojawiały się w różnych miejscach głowa kobiety pięknej albo brzydkiej, zależy jak to miał humor. A także siostry bogini Iris, bogini, jeśli dobrze pamiętam, bogini tęczy. Magic Stone, jak widać, skaluje się z pulą zdrowia postaci, to znaczy, że będzie cały czas użyteczny w przeciwieństwie do maści i innych medykamentów za pieniądze dostępnych. Fashan. Fashan albo Fashan jest w mitologii szkockiej. Jest to gigantyczny stwór o jednej ręce, jednej nodze, jednym oku. Czasem jest określany jako połowa człowieka. Thank you.
anioł. El taki najzwyklejszy. Magic Incense jest jedynym, który stosuje jakimś innym niż protagonista. No ze względu na to, że akurat jemu magia kompletnie nic nie robi. Są znacznie ważniejsze cechy. Natomiast Kiri się zdecydowanie przyda więcej magii. Statystyki. Zacząć też, ale te same przyjdą. Czy dlatego jest tutaj tyle kobiecych demonów? Okej, to nie wyszło. Sprawdziłem wreszcie, o co chodzi z tym, że sprzedawca antyków nie sprzedaje broni. W zupełnie pierwszej lokacji okazało się, że najzwyczajniej w świecie jest coś skopane delikatnie w patchu tłumaczącym, a nie chcemy się cofać, zdejmować jak i aplikować z powrotem tego patcha, tym bardziej, że jeszcze jakoś dajemy radę bez broni palnej. Niestety mam zapchaną ekipę. Zapomniałem zupełnie, że jest limit. Orki. Orkowie.
Magnety, dawaj magnety. Jak widać, ambasada jest trochę mniejszą lokacją od siedziby GOTO, ale to nawet lepiej. No to i on. O, już o nas słyszał, wita nas. Tak, amerykańska armia ratuje wszystkich od demonów, ale nie są dość mocni. To jest intrygująca informacja. GOTO chce przysłać samego Lucyfera do Tokio. A Lucyfer z kolei chce ze sobą wielu więzionych demonów przyciągnąć. Rzekomo armia nie jest wytrenowana do walki z demonami, ale my możemy z nimi walczyć. Jeśli Lucyfer będzie przyzwany, to będzie strasznie, strasznie dla Japonii. Jeśli możemy pokonać go, to będzie pokój. Czy się z nim zgadzamy? Nie. Czy chcemy puścić go to wolno? Też nie. To jest właśnie ten split, gdzie można przypadkowo wkopać się w nie ten alignment, co chce. Ja się będę trzymał neutralności do samego końca, ponieważ tak. I w tym momencie, żeby sobie alignmentu nie skopać na długi czas, dopóki nie będę mógł tego odgrindować z powrotem, muszę odmówić Tormanowi, ale też przyznać, że lepiej nie puszczać go to wolno. Następnie, co będzie w przyszłym odcinku, następnie muszę pójść zaklepać go to, co mnie cofnie nas z tunel prawa, ale później odmówić współpracy z Tormanem, co mnie cofnie z powrotem w neutralność. Metody wpływania na alignment, poza oczywiście wyborami takimi popularnymi, to przede wszystkim zabijanie demonów przeciwnego alignmentu, który chcemy. Czy na przykład, żeby przesuwać się w stronę chaos, trzeba zabijać demony prawa. I tutaj grinduję, spróbuję może harpie złapać, a może jeszcze jak wrócę tutaj, nie wiem. W każdym razie tak, grind na demonach, co trwa bardzo, bardzo powoli. Bardzo długo to zajmuje. Jest też w Tokyo Destiny Land. Jest to dość finałowa lokacja. Tam są takie testy, zadania, odpowiedzi, gdzie można trochę bardziej wpływać na swój alignment, ale zanim tak dojdziemy, naprawdę dużo się będzie działo. Dlatego lepiej sobie zawczasu sprawy nie komplikować. Chyba, że ktoś chce, no oczywiście, że można. Czemu nie? Neutralna strona jednak ma dostęp do największej puli demonów. No i fabularnie jest najciekawsza. Okej, co teraz robię? Teraz się przygotuję, ponieważ po następnej fali
bossów, serii bossów, już na permanentnie opuścimy. I przejdziemy dalej, dlatego tutaj sobie jeszcze zrobię trochę fuzji demonów, zobaczę co tam nowego mogę porobić. Zobaczę też co tam w sprzęcie. I będzie pora na klepanie się. Okej. 21 poziom doświadczenia. Warto zawczasu wiedzieć niż kliknąć zgodę i tak zmarnować czas na dialog, że nie mamy dość levelów. Nekomata przyda się. Nekomata to jest japoński demon yokai. Jest wariantem Wakoneko. Konkretnie jeśli kotu pozwoli się trzymać długi ogon, ten ogon rozszczepi się i wtedy powstaje właśnie posiadający magiczne moce, umiejący mówić i między parę innych rzeczy kotu. Nekomata. Nekomata jako nazwa pochodzi od... Znaczy pochodzi, oznacza bycie ujeżdżanym przez kota. To rzekomo była metoda, jaką Nekomata przeklinają tych, co im podeszli. Podpadli. Jedna rzecz z powrotem, bo to jest całkiem silny, a przynajmniej twardy demon. No i Hanma się na pewno przyda. Najgorzej, że tej animacji nie można przewinąć. Thank you.
22 poziom niestety. Hakutaku, albo też ta jedna postać trochu. Tutaj. To tyle. Save. I do zobaczenia w przyszłym odcinku.